Zaniepokojenie wśród samorządowców budzi planowana reforma finansów samorządowych, ponieważ zmienia się filozofia wspierania ich budżetów z PIT i CIT, mówi Czesław Rankiewicz. I dodaje, że włodarze czekają z dużą niecierpliwością na pierwsze dane. Do zamknięcia projektów przyszłorocznych budżetów gminnych zostało już niewiele czasu. Jak te nasze budżety będą wyglądały, na dzisiaj nie wiemy. Mimo to Suwałki jako drugie co do wielkości miasto w Podlaskiem planuje sporo inwestycji. Na początek te, na które wsparcie jest już pewne. Mamy obszar funkcjonalny, tworzymy wraz z gminą Suwałki i w ramach tego miejskiego obszaru funkcjonalnego będziemy realizowali zintegrowane inwestycje terytorialne. Mamy wydzieloną pulę środków finansowych 30 800 000 euro. To jest duża kwota. Uzupełnieniem tych środków są oczywiście pozostałe fundusze. Nie tylko ZIT-y będziemy realizowali, ale również będziemy występowali w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w innych działaniach. Również Polska Wschodnia otworzyła nam się na elektromobilność i tutaj na pewno my czerpiemy już środki finansowe. Pozyskujemy i Suwałki są w przededniu olbrzymich inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie komunalnych. Wydatki będą ogromne, ale przyniosą, zdaniem prezydenta Rankiewicza, równie duże zmiany w codziennym życiu miasta. Bo będzie budowana spalarnia odpadów komunalnych, PEC realizuje inwestycje za 120 milionów złotych, a spalarnia 220 milionów. Takie ostatecznie koszty tej inwestycji. Na elektromobilność przeznaczymy kwotę grubo ponad 100 milionów złotych. To są poważne przedsięwzięcia, plus jak dorzucę do tego przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, gdzieś tam też pewnie z 50 milionów, to są kwoty, które przebudują infrastrukturę techniczną naszego miasta w sposób zdecydowany. Oczywiście nie jest to plan na jeden rok, bo tylko te wymienione kwoty po zsumowaniu dają niemal 0,5 miliarda złotych, a na taki wydatek w ciągu 12 miesięcy Suwałk po prostu nie stać. Zaniepokojenie też budzi kwestia mniejszych środków na budowę i remonty dróg, do których samorządowcy zdążyli się przyzwyczaić, choć nie były one dystrybuowane w ich ocenie sprawiedliwie. Ale jakoś musimy tutaj radzić się z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Złożyliśmy pierwsze swoje aplikacje, pierwsze wnioski, czekamy na rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że pan wojewoda niedługo poda nam te listy rankingowe. Czesław Rankiewicz przypomniał też o przygotowaniach do budowy suwalskiej mediateki. Będzie ona nie tylko dla mieszkańców miasta. Mam podpisane porozumienie z powiatem suwalskim i ta biblioteka, mediateka jest i dla mieszkańców miasta, i dla mieszkańców powiatu suwalskiego.